Jesteśmy w Łomazach na Placu Jagiellońskim. Widzę, że już atrybuty są przygotowane. Natomiast zbiórka za dosłownie kilkanaście minut mnie już niestety nie będzie. Ale powiedz, co będzie się działo. Po raz szósty w gminie Łomazy przystąpiliśmy do operacji Czysta Rzeka. W tym roku druga to edycja. Pierwsza trochę plany pokrzyżowała pogoda, więc było nas tam tylko kilkanaście osób. Dzisiaj już jest zdecydowanie więcej. Można powiedzieć, że idziemy na rekord, bo mamy zgłoszonych 137 uczestników. Nie tylko z terenu gminy Łomazy, bo to jest szkoła, bardzo duża grupa. Harcerze i Zuchy. To jest Łomaskie Stowarzyszenie Rozwoju, Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka. Mieszkańcy Koszą też dołączyli. Będziemy razem z nimi drogę ze Studzianki do Koszą, do rzeki Lutni sprzątać. Ale także wolontariusze z Białej Podlaskiej i Caritas. Wolontariusze z Caritasu. Podzielimy się na kilka zespołów, które będą sprzątały Jusaki za rzekę, Szymanowo, drogę na Kozły, tak zwaną Kozłowską. W Korczówce jeszcze jest też dosyć mocna, zwarta grupa, plus Studzianka i Koszoły. Czy to są sprzątania takie same, jak jeszcze jak zaczynaliście, czy to już jest nieco inne sprzątanie? Jak uważasz, oceniasz? Uważam, pod kątem ilości śmieci. Uważam, że z roku na rok tych śmieci jest coraz mniej. Myślę, że dzisiaj nie będzie to 4 ton, jak w tamtym roku, tylko będzie mniej. Aczkolwiek w samej Studziance w początkach kwietnia, żeśmy 2 tony zebrali, to głównie przy drogach tych głównych, powiatowych, ogrom to są szkła. To jest szkło, to są butelki po alkoholach, po fast foodach. Zdarzają się opony, czasami sedesy, mikrofale i telewizory kinoskopowe. Dom można wyposażyć? Raczej bardziej pod kątem skansenu. Myślisz, że coś się zmieni, jeśli wejdą kaucje za butelki? Ja myślę, że może, że społeczeństwo będzie bardziej świadome. W gminie Łomazy jest ono świadome, bo wiele osób się do tego też przyłączyło. Sama też gmina Łomazy na czele z wójtem, Straż Pożarna, pan sołtys Marian Serhej, Łomaskie Stowarzyszenie Rozwoju, o którym wspomniałem, ale także partnerem nas jest przedsiębiorstwo komunalne z Białej Podlaskiej. Do sprzątania wyruszacie również na kajakach? Tak, do sprzątania ruszamy też na kajakach z miejscowości Jusaki za rzeka. Około 20 osób popłynie tą trasą do Kudowa. Zielawa jest brudna? Zielawa na wiosnę jest trochę zanieczyszczona ze względu na spływanie wód z okolicznych rowów i małych rzek. Z czasem w maju, w czerwcu już te ziele zaczyna wybijać i będzie ona bardziej przezroczysta i płytsza. Łukasz Wenda, Łomazy, operacja Czysta Rzeka, natomiast zdjęcia, drodzy Państwo, do obejrzenia będą na Radio Biper, również na stronie studzianka.eu i łomazy.pl. I łomazy.pl, również postaramy się w czasopiśmie gminy Łomazy, czyli łomazkie strony.